Witam. Tak jak obiecałem, robię filmik na temat e-obota. E-obot to jest takie coś jak kopanie w chmurze. Nie używacie własnego komputera do kopania, tylko kopiecie w jakiejś kopalni. Wynajmujecie gigahasze. Gigahasze to są kopanie w chmurze, to są tutaj to. Jak to działa? Pierwsza rzecz, którą tego musicie się zarejestrować. Ja może się wyloguję. Więc robicie sobie konto i wpisujecie pierwszy nick, drugi nick, mail, hasło. Akceptujecie, że nie jesteście robotami. I oczywiście przychodzi wam to na maila. Ja się może zaloguję. Ok, zalogowałem się i teraz na czym to polega? Od czego zaczniemy? Więc generalnie wykupujemy gigahasze. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Za pomocą kryptowalut lub gotówki. Ja to zawsze robię za pomocą kryptowalut. Więc wchodzimy sobie, że chcemy sobie zdepozytować kryptowaluty. I tu nam wyskakuje, które kryptowaluty EOBOT przyjmuje. Bitcoina, Ethereum nie przyjmuje, Litecoina, czyli jeżeli chcemy przesłać sobie Litecoina, generujemy adres portfela. No, tutaj mamy adres portfela, który notabene wpisujemy do portfela, z którego chcemy przelać. Tutaj minimalna kwota to jest 0,01 Litecoina. Tak samo inne kryptowaluty, minimalne kwoty tu są pokazane. 1 Doge, XMR 0,01, no i wiele innych kryptowalut. Potem, mając te kryptowaluty, na przykład tutaj weźmiemy sobie za pomocą Liska. Możemy sobie wymienić. Czyli weźmiemy sobie Liska. Znaczy ja nie będę wymieniał tego, bo pokażę. Liska. Gdzie to jest Liska? Pokazuje, że mamy 0,56. To daje nam 1899 bitcoina. Ale jeżeli chcemy sobie wymienić na przykład, załóżmy na gigahasze 5, dostaniemy 1 gigahash, 1,34 dostaniemy gigahasze, co nam da do puli. Jak ja tutaj się tym bawię? Czekam, jeżeli będzie kryptowaluty wzrosną na jakąś odpowiednią kwotę, tak? Czyli nie wiem, Bitcoin będzie kosztował 20 tysięcy z powrotem dolarów, wtedy ja sobie robię coś takiego. Te gigahasze, co mam, wymieniam na 24-godzinne. Jak widzicie, mam tutaj 372 gigahasze, a dostanę tyle, czyli 113 291, co daje nam przy 100 tysiącach, zaraz zobaczymy, czekajcie, co daje nam wtedy, już policzymy, cloud mining, 100 tysięcy gigahaszy w ciągu jednego dnia da nam w dolarach, może będzie łatwiej, 10 dolarów w ciągu jednego dnia. Wymieniając, dodając z tego, załóżmy jeszcze tam 100 tysięcy tych gigahash 6, dostaniemy 23 dolary, czyli koło stówki. Tak, jeżeli tam dobrze liczę, koło stówki. Ale teraz, jak widzicie, to jest warte koło stówki.
Ale jeżeli Bitcoin będzie wzrastał, czyli cena tych gigahaszy też będzie wzrastała. Ona nie jest stała, ona jest tak samo zmienna jak i ceny kryptowalut pojedynczych. I wtedy wymieniając na 24 godziny, dostaniemy dużo, dużo, dużo więcej pieniędzy. W poprzednim czasie płaciłem za cloud mininga, jeżeli przed wycofaniem płaciłem po 50 groszy, a wycofałem po złoty 70, więc troszeczkę pieniążków zarobiłem. Możemy kopać tu różne kryptowaluty, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, jest mnóstwo tego. Jeszcze co ciekawe, jest tutaj codziennie, jeżeli się zalogujemy, jest coś takiego jak faucet. No ja już akurat kliknęłem. Raz na 24 godziny obejrzymy sobie reklamę. Przepiszemy tekst, klikniemy. Momencik, klikniemy jakiś. No ja mogę kliknąć za 19 godzin, ale dostaniemy jakąś kryptowalutę, którą w obecnym czasie kopiemy. Czyli jeżeli będziemy kopali Bitcoina, dostaniemy Bitcoina, jakiś tam Litecoina i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze na temat EOBOTA? Link zamieszczę w opisie do tego EOBOTA, tak żeby każdy mógł sobie, kto będzie zainteresowany tym, sobie zarejestrować się. No tak jak mówiłem wcześniej, ja przesyłam, nie inwestuję pieniędzy, tylko przesyłam sobie te zarobione pieniążki, które klikam z poprzedniego filmiku, czyli no chyba to wszystko, co tutaj mogę wam pomóc. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.